kolekcja świąteczna w sklepie TK już jest. W jej skład wchodzą nowe kolory oversize'owych bluz, fioletowy i szary. W listopadzie były brązowe, teraz wjeżdżamy z dwoma naprawdę mocnymi kolorami. Przyznajcie sami, że siedzą nieźle. Oprócz tego do sprzedaży trafiają czapki beanie w kilku kolorkach. Możesz skompletować sobie ficik według uznania. Ważna informacja, bo zamówienia złożone i opłacone do 18 grudnia objęte są gwarancją dostarczenia przed świętami, więc warto pomyśleć o zakupie już teraz. Wbijaj na teamkaluch.pl i zgarnij na święta itemki z najnowszej kolekcji. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Harry, gratuluję, nieco cię zdasz. O Jezus, dziękuję. Mati, gratuluję. Na bank musi być przewidziana jakaś dla mnie rola. Kogo ja zagram? No Harry, Judepa zagrasz. Więc cieszę się tym, co jest. Co jest, widzowie, możemy zobaczyć, jak nasz salon będzie wyglądał. Ale technologii, ale fajne, kurde, wizualka. Ej, mocne. No way. Ostatnio nam się udało świetnie dogadać w sprawie szycia ciuchów, ale słyszałem, że wy też się zajmujecie ściąganiem tego, co klient sobie zażyczy, prawda? Jeśli chodzi o świat mody i streetwearu i wszystko. Dokładnie tak ściągamy. Dobrze, proszę pana, dlatego mam sprawę. Popsmog, czy ty mniej więcej wiesz, co my potrzebujemy? Tak, mogę trochę powiedzieć i resztę listy po prostu dam panu, bo to dużo tego jest. No to powiedz, kilka, żeby pan wiedział, o co chodzi. Na przykład kilka, na przykład Jordany, jedynki, UNC, a ja chyba wie pan, o co chodzi. Tak, tak. To tu jeszcze mamy Easy Slidy, to te fajne klapeczki, Jordany, szuki, Black Katy. Kończymy. Okej. Okay. Możesz sobie zobaczyć swoją. O, yo, widzowie. Damn. Pierwsza dziara, stary. Ej, fajna, śmieszno. Yo. Kurde, nie. Dobra, da się, widzowie, na first person. Yo. Let's go. Jeszcze raz, pa. Co jest? Ej, Harry, budź się. Co jest, stary? Stary, no jest 7 rano, aż nie odbiera, ja muszę iść do roboty, no. Człowieku, ale ty melanżowałeś. 20 minut mam być w tej burgerowni. Zamknij się, no jest przedłużony czas oczekiwania, więc... No dobrze, no to możemy więcej porozmawiać ze sobą. No właśnie. Byłeś wczoraj na imprezie? Tak, widziałeś cię. No, jak tam sobie tańczyłem. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Widzowie, wróciłem wreszcie z Laponii, więc na bieżąco już ta seria będzie kontynuowana. Piszcie i wszystkie poprawki, które widzowie chcecie, żebym wprowadzał. Ja już dzisiaj wprowadzam dużo, witam serdecznie. No i fajnie, widzowie, że ten tydzień przed świętami spędzimy już na bieżąco z prawdziwym życiem. Rozkład jazdy chyba wszystkim dobrze znany. Mianowicie, poniedziałek to Peżet, środa Peżet, piątek to wigilia w Peżecie, widzowie. Mocny temat. I na tej wigilii chciałbym was wszystkich widzieć, bo będą postacie z sezonu trzeciego, będą postacie sezonu czwartego, no generalnie święto, rozdawka gier na moim kanale, świąteczny event na kanale Kalucha, dlatego serdecznie was zapraszam. No a dzisiaj będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapę w górę pod ostatnim odcinkiem. Zostawiliście tyle łap w górę, widzowie, co oznacza, że o tyle dni skraca nam się czas w gipsie Harego. I, moi drodzy, idziemy naprawdę w dobrym kierunku. Przypominam, że każde 10 tysięcy lajków to minus jeden dzień i mamy tych dni coraz mniej. Harry już niedługo wróci do koszykówki i wróci silniejszy, ja w to wierzę. A obecnie siedzimy sobie, widzowie, na klopie, dlatego, że jestem dalej w robocie. Pisaliście mi też, że trzeba Kajowi pomóc w pracy i chociaż dzisiaj skorzystać, widzowie, skorzystać. Washing hands, oczywiście myjemy ręce. Wow, pan policjant tam jest. I wracamy do roboty, dlatego pomagamy Kajowi i wpadliście też na kilka naprawdę genialnych pomysłów, jeśli chodzi o biznes dla Kaja. Zaraz mu to powiem, tylko skończymy zmianę. No dzisiaj troszeczkę jeszcze popracować musimy. Jestem z powrotem, nie? Dobrze, to co, ja na kasie, tak? Drive, który jest zamknięty obecnie? Przez chwilę? Proszę na kasę. Dobra. Tak, proszę, proszę, jest. O, mój ulubiony pan lemur. Kaj, jak tam? W sensie, do Kaja to powiedziałem, kolegi. Jak tam, Kaj, w porzo? Kaj skupiony na robocie, nie chce ze mną gadać, ale widzowie, co chciałbym jeszcze powiedzieć bardzo ważnego. Dziwny widok, ale pan montażysta da mnie teraz na full screen. Widzowie, te bluzy możecie zgarnąć jeszcze kupując dzisiaj, bo kupując do dzisiaj do północy, macie gwarancję dostarczenia przed świętami. 19 jest kiedy? Czekajcie, bo w sumie zgłupiałem. Nawet we wtorek jak zamówicie i opłacicie do wtorku, to zamówienie dotrze przed świętami, więc jak chcesz mieć kozacką bluzę ze sklepu TK albo czapkę, to to jest ostatni dzwonek, żeby znaleźć ją pod choinką. Mój drogi widzu, mobilizuj wszystkich, od których masz dostać prezent, żeby wpadli na teamkalu.pl. Link w opisie, więc sprawdzaj. A teraz co? Ja, widzę, wyjdę na tę kasę, żeby już się tutaj nikt nie spinał. Chociaż klientów za dużo nie mamy. Praca, praca. Ale poczekamy, poczekamy, chociaż też idzie, dobra. Ogarniemy to. Dobry.
Dzień dobry, co podać? Witamy w Apenapon. Witam, witam. Burger na czterech. Burger na czterech, raz. Coś jeszcze? I frytki. Frytki, dobrze. Już szykuję. To tyle. Dobra, widzowie, ja sprawdziłem, że ja tu mogę sprawdzać. Patrzcie, tu mamy wszystko w asortymencie. Burger na czterech. To jest ten z jajkiem, więc weźmiemy go sobie. Chociaż ja go mam w eku. Dobra, frytki mam? Jest, french fries, dobra. Dam go tutaj, widzowie, bo tu jest taca, na której normalnie można dać. Jak Kaj, dawaj! Przepraszam pana, tutaj na tacy już jest podany, będzie 17 dolarów. Dobrze, proszę bardzo. Proszę poczekać, ja wybiję rachunek. Dobra, widzowie, create bill, burger na czterech, x frytki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. Smacznego życzę. Dziękuję. A gdzie jest ten szef kuchni, bo szef on już skończył zmianę? Kaj, skończył zmianę. Jeszcze godzina, sam gotować, jeszcze no? Godzina, stary, dasz radę, no. Bogdan cię dzisiaj musiał skończyć. Nie narzekaj, ty zarabiasz dużo pieniędzy. Adrian? Adrian, nie wiem. Dzień dobry, witamy w Apenatom, co podać? Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym prosił Sprite, ale w double cupie i 2/3 kubka tylko. 2/3, o, haha, to już chyba wiem, co jest na... Przepraszam, już. Sprite'a, double cupie, no dobra, widzowie. Spranka, tu chłopowi lejemy. Drive-thru zamknęliśmy, pisaliście, że śmieszne te dwie dziewczyny, co przyjechały. Ej, to prawda, ej, co jeszcze ważne? Zobaczcie, rubryka wydatki. Co się składa na te 61 dolarów, które Harry ma? I już wam zaraz mówię, tylko tutaj gościowi dam. Wbiję mu rachunek, widzowie. Sprunk. I to będzie 3 dolce za spranka tylko. I damy go na tacy. Proszę bardzo, sprank. 3 dolary będzie. Jasne, już podaję. Dziękuję i życzę miłego dnia. Dobra, dziękuję, do widzenia. Proszę chwileczkę poczekać, dobrze? Dobrze. Muszę szybko skoczyć po jedną rzecz. Widzowie. Klienci czekają. Już, zaraz wracam. Widzowie, do szatni na sekundę, tylko po to, żeby wam powiedzieć, co to za wydatki i o co z nimi chodzi. No piszecie, że Harry cały czas zarabia, ale nie ma wydatków. Widzowie, na szczęście nie płacimy za czynsz, bo zapłaciliśmy za cały miesiąc z góry. Ale pewnie od przyszłego miesiąca przerzucimy się na płatność czynszową i ta kwota wzrośnie bardzo dużo, no bo czynsz to jest jednak rzecz, która będzie pochłaniać najwięcej budżetu Harego. Ale obecnie mam rozpisane dzięki wam, że tak, konto w banku kosztuje mnie dolar dziennie, telefon na abonament, czyli abonament mojej sieci komórkowej kosztuje 10 dolarów dziennie, czyli to już jest 11, czynsz 0 i paliwo doliczamy 50 dolarów. Czyli mamy łącznie 61 dolców, które opłaciłem w tym momencie za pomocą aplikacji bankowej. Mam, jak widzicie, 0 dolców już długu i wydatki są opłacone, a paliwo jest dlatego, że no codziennie jeździmy, a nie zawsze jest pokazane, jak tankujemy, nie? Więc tak to wygląda na razie. O! Tutaj już pana obsłużyłem, proszę. Dobra, super, dziękuję. Niech pan bierze. To nie moje zamówienie. Jak nie pana? To przede mną ktoś zamawiał. Nie, no na bank pana. Gdzie jest ten pan? Ja chciałem co innego, proszę pana. No co pan chciał? Ja chciałem slushy. Ile mam tu czekać? No do jasnej siasnej. Slushy, dobra, ja robię. Już robię slushy. Limonkowe, może być? Slushy. Gdzie jest to? Nic pan nie zamawiał takiego. Limonkowe, ale dobrze zmrożone ma być. Dobrze. Pokażę pana. Nie, jakaś woda. Dobrze, już szefie zrobiłem. Skasujemy klienta. Dobrze, to ja robię nowe, no. Jaki zabierze. Ratownika, bo się obija. Proszę pana, proszę pokazać paragon. No jeszcze nie dostałem paragonu właśnie. No to przecież pan nie kupił. Już wybijam, proszę, lime slushy na tacy i to będzie 9 dolarów. Limes, luschy. Straszny zapierdziel, widzowie, tutaj na kuchni. Proszę bardzo, paragon wybity. No i co? Smacznego życzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, słucham. Witamy w Apenatom. Dzień dobry. Macie jakiś burger na czterech, coś takiego słyszałem? Tak, jest jeszcze kilka innych. Burger na czterech, bardzo dobry, z jajkiem. A macie też pączki? Dobra, to ja poproszę tego burger na czterech i no z ten jajkiem niech będzie. Dobra, burger na czterech raz, Kaj! Już. Praca. Dobra, burger na czterech, muszę go wziąć stąd. Burger na czterech, panie władzo, tak, donieść do stolika? A może pan dojeść tutaj? Dobrze, oczywiście. Tutaj może widzowie, ale robota, ale kurde no, nie olaliśmy Kaja, bo mogliśmy wyjść, ale pisaliście, żeby jednak, moi drodzy, pomóc mu. Dlatego też, tak też zrobiliśmy i robię. Nie ma sprawy, wszystkiego dobrego i smacznego. Również, do widzenia. Przepraszam, szefie. Słucham, jaki nie powinien szef założyć rękawiczek? No właśnie. Nie, spokojnie. Kurde, takie no. Takie niehigieniczne. To prawda. O, a co to za dzwonek? Taki specyficzny. Czy to koniec zmiany? Harry, klienci czekają. Czyżby?
Ale halo, chyba... przepraszam. O nie. Ale znowu... musicie zastać, bo ja nie mam tutaj pracowników. Adrian sobie pasę. Słucham pana. Ja chcę zgłosić reklamację. Te flasze było za mało zmrożone. Proszę o zwrot pieniędzy. O Boże, tacy ludzie widzowie. Już kierownika wołam. Słucham, w czym jest problem? Za mało zmrożone było to flasze. Jakie za mało zmrożone? Proszę pana, to jest zmrożone na miejscu. Nie chciałbym tu pracować, widzowie chyba. Za mało lodu. Lecą bardzo, proszę, proszę pana. Możemy panu zaproponować jakiegoś gratisa. Szefie, gratisa możemy zaproponować. Ja wierdziel, ale Kai się stresuje, biedny, nie? Tutaj ma pan na wynos. Jest tu ciężko, najlepszego widzowie. Burgera z naszego menu. Jakiego najlepszego burgera? Z jakiś ham i prostak. Nie, niech tak szef nie mówi, no. Jak, ej, ten gość, ten dobrze, nasz szef gada, jakby AI mówił w jakiś tak dziwny. What the heck, jak AI brzmi. Szefie. A co to był za dzwonek? No, przepraszam bardzo, my już chyba mamy koniec zmiany. Ale ja nie mam Adriana i Bogdana, co ale to nas nie interesuje, proszę pana, no my... Dostaniecie dodatkową kasę. Nie, ja nie chcę dodatkowych pieniędzy, szefie, no. Dobrze, jesteśmy zmęczeni, no. Chcielibyśmy się rozliczyć za to i po prostu, no, jesteśmy po imprezie, ja to bym już najchętniej po prostu poszedł do domu. Nie denerwujcie mnie już. Szefie, tak ze mnie podleci. Masakra, śmierdza tak tym tłuszczem, stary. Dobra, ja tu przelicę kasę, wy możecie się przebrać. Okej. Dobra, dziękujemy. Kurde, masakra. Stary, to nie jest robota dla ciebie. Nie. Dobra, przebieramy się, wiesz co? Jak tak stałem na tej kasie, to wpadł mi jeden pomysł do głowy, zaraz ci powiem. No i co, panowie? Jest. Zatem... Ciekawe, ile nam zapłaci w ogóle. Nie powiem ci, ciężka była ta robota. Tato, aż dostaniesz dodatkowo więcej. $50, bo Kai, ja ci powiem, że tobie za dobrze nie poszło, ale dam ci drugą szansę, jeśli będziesz chciał. No, przemyślimy to, tak? Mhm. No mam nadzieję. Stówę dostałem, widzowie, całkiem niezły zarobek, ale dużo roboty. Dziękuję za tę stówkę, szefowy. Proszę bardzo, proszę. Odezwiemy się, tak? Nie tak, ma sprawy. Tak. No, dziękujemy. Zmykać, widzenia. Szybko, zrobili dwa razy więcej. Mhm. No i co, stary, ale myślisz? Ja się popłażę. O, tragedia, powiem ci. O, najgorszy dzień chyba w moim życiu. Śmierdzimy, tak trzeba wziąć prysznic, jedziemy na chatę szybko, co? No. O, stary, powiem ci tak, wiesz o czym ja myślę? No. Człowieniu, ty zawsze lubiłeś sprzątać, nie? Dalej lubisz sprzątać. Aż nie wiem, czy lubi sprzątać, ale wychodzi na to, że nawet mu się nie chciało dzisiaj przyjść. Gdzie on jest? Znowu się serio... Nie wiem, no wystawił mnie znowu, nie wiem, no. Tragedia, no ale dobra, stary, połącz kropki, pomyśl, lubisz sprzątać? Załóż firmę, człowieku, która sprząta. Możemy cię na start zaprosić do nas, do firmy. Możesz posprzątać nasze sklepy. Będziemy mieli nowy sklep, więc spoko. A w przyszłości, stary, jak się to rozwinie, no to nie wiem, no może coś więcej. Co ty myślisz o tym? Kurde, stary. Nie myślałeś o tym? To jest git pomysł. Mega git, tylko... Czekaj, ja bym chyba potrzebował na początek jakiś samochód chyba, nie? No na pewno, musisz mieć samochód, żeby dojeżdżać do klientów, no ale... samochód, no. No dobra, słuchaj, mamy firmową furę, która nie jest jakoś bardzo używana, więc możesz korzystać z firmowej fury, jeżeli masz ochotę. Kurde, jakby była taka możliwość. Tylko musiałbyś, stary, założyć sobie działalność, zakładasz sobie firmę i normalnie reklamujesz się, nie wiem, możemy ulotki nawet u nas zostawiać w Sneaker Store, no. Możemy ci pomóc. Kurde, no to by było super, stary, bo... No, nie wiem, tu wykorzystują pracowników, to jest tragedia. Co to za robota w ogóle była, no? Nie, no tu jest Saigon za mocy. Można, stary, robić przyjemne rzeczy i jeszcze na dodatek zarabiać, mówię ci. To jest myśl. Dobra, pomyślę nad tym, to jest fajna propozycja. Moi drodzy, ta propozycja jest od was, więc dzięki za propozycję na pracę dla Kaja i myślę, że Kai powinien właśnie w tym kierunku iść, nie? Podjeżdżamy, widzowie, do chaty. Matty Clinton w domu dawno chyba. Ja się tak nie cieszyłem na widok tego domu, szczerze. No, bez kitu. Tylko lepiej się nie zbliżać do ludzi, walimy strasznie tym olejem. Pofu, jakiś tu śmierć. Ciuchy, no. Cześć. Cześć, pilny uczeń. Czujesz zapach, jaki wydzielamy? Tak, olejem. No, lubisz to jeść, co? Co? Takie fast foody. No, stary, byliśmy w tej robocie, ale jest tragedia, nie? I, ale myślałem, że to olej, to jednak włosy Kaja. Trochę nas oszukali. Zarobiliśmy co prawda tam, ja ci dam tę stówę, stary, ja nie chcę tych pieniędzy, nie, masz. Stary, nie, masz! No, pomogłeś mi. Wiesz, stary, bierz stówę, mordo, daj przestań. Masz, stary, wiesz, stary, zacząć się utrzymywać, to musisz korzystać. Ale wiesz, na mamy co wpadłem? Plan, Mati? No, przecież Kai jest taki świetny w sprzątaniu, sprząta wszystko w domu, niech on firmę sprzątającą założy. Sticker Story będzie stary, będę twoim pierwszym klientem. No ej, bez no, kitu, może... Ale nie, słuchaj tego. Gość, który daje mi pracę, busiarz, nie? Ostatni dzień pracy mam jutro. I on powiedział tak, że jest cały uświniony warsztat, tam gdzie autobusy naprawiają, to może weź im tam pomóż. O! Ej,
No weź zareklamuj go, no stary. Pytał się mnie, czy mu to ogarnę, albo czy kogoś mam, kto to może ogarnąć. I no to, że to ja, stary, chętnie, jak najbardziej. No to mordo. Ty, mam ci kontakt, stary, podjeżdżasz, sprzątasz i jesteś, nie wiem, 200 na plus, bo tam jest dużo sypu. Ta, plus, tak, plus nie musisz spoko. Zakładać działalności, bo wiesz, teraz nie musisz się rozliczyć na razie, nie? Jak będziesz miał działalność, to już będziesz musiał. Dobra, ja idę wziąć prysznic i się widzimy. Dobra, to ja się przebiorę. Ja mam newsa, panowie, więc... Dobra, to poczekaj z tym newsem. O kurde, nie to sypialnie. Gdzie jest łazienka? Kurde, gdzie tu jest łazienka w tym domu? Czy... Gdzie jest łazienka? O! No tu. Słyszałem. No i odświeżony, wypachniony, widzowie, elegancko. Mati, jesteś? No. Na zewnątrz jest. Co to za news, stary? No, dawaj. No, zaraz ci powiem, czekaj. No mów. Momencik, chwila. Halo? O! Co to za ziomek tam siedzi? Król wrócił? Jaki król? Jak tam podróż? Gdzie jesteś? Co jest? No dobra, podjeżdżaj do domu, śmiało, no. Dobra, dobra, jasne. Okej, okay, dobra. No, no, widzimy się. Hej. To to? Chris wrócił. Chris wrócił? Tak, jedzie do starego domu, bo nie wiem, bo on nie wie, że my tu mieszkamy przecież. Ty... Ej, to weź go wkręcić trochę, co? No, on tam jedzie, tam są nowi właściciele. No, ej, dobra, musimy to ogarnąć, musimy to zobaczyć, ale ej, dobra. Pytanie ale nie, mam... Nie, czekaj, mam pomysł, sorry. No. Bo on pewnie będzie zły, będzie pytał, gdzie naprawdę mieszkamy. To mu podamy jeszcze raz jako złą lokację. Dobra, prankowanie Chrisa z rana brzmi rozsądnie. No, stary, a to co, ej, jedziemy posłuchać, jak go tam opieprzają? Ta, no chodźmy, ale pytanie mam, co to za typ tam siedzi? Pod parasolem. To? No nie wiem w sumie. Z jakiś ziomek od basenu czy co? Wstał pan. Gościu, wyjazd stąd! To nie twoje. To jest. Przyszedł na basen, no. No speszył się chłopak. No dobra, ej, no to możemy jechać w sumie. Jedziemy, stary, ja jestem ciekawy, jak... Mati, a orientujesz się może, kto tam teraz mieszka? Jacyś, tacy, nie wiem, tacy starsi, nie starsi, tacy średnio dorośli ludzie. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Ty jesteś, chłopie, tak doinformowany ostatnio, że jestem w szoku. Jeszcze... Nie, no bo jechaliśmy ostatnio. Jeździ tymi busami, rzeczy, które zapomnieliśmy, Jezu. Co jest? Co? No, dobry. Co jest? Patrzcie na moją nową brykę! O kurde! Co to takiego powiedziałeś? Nie, spokojnie, to dobre. Nie, Katso, co jest to? Ale słuchaj, boomer, ale boomer! Firma się rozwija, musi zmienić wizerunek, tak? Co? Ale teraz patrzcie na mnie sobą, patrzcie! Ale Kubi, burę. Jaki super jest? No spoko, stary. Nie, no jak na pierwszą furę młodzieńczą w wieku 100 lat, to całkiem nieźle, no. Kawiesz, chcesz tym tekstem? Nie, ja myślę, że ta Grażyna z tego sklepu, czy jakaś tam, to jest twoja już, stary. Dobra, ja nie, no, kupuję, Jacob, słuchaj. Czekaj. Jest spoko, no nie obrażaj się. Jest ta... Szczerze, to mi się ten spoiler podoba. Ale to był jego właściciela, wiesz? Grażynie też się podoba. Tak, no. Niemiec samoruba, ale Niemiec pochodź tu dawał. Nie, no powiem ci, no, szacun. No, ja mam nadzieję, czyli podoba wam się, tak? Tak, no, a ty, kurde. Nie. Ja. No. Tak, super. To jest pierwszy samochód, moi drodzy, Jacoba, nie? Beskitu. No i co planujesz robić tym furą? Zarabiać jakoś? No, słuchaj, no, tak, oczywiście. A gdzie siedziecie? Może zabiorę kogoś. Taka rurka? No, wiem, że chcielibyście pewnie się przejechać. Ja myślałem, że ty jesteś fan z głośnych samochodów, a masz całą rurkę cieńszą niż słomka do picia. Dobra, ty zaraz będziesz cienki. Bo wiesz, jaka rura wydechowa, taka rura. Taki właściciel. Taka rura. Właściciela, no. Dobra, nie. Słuchaj, ja mam 4 rury, chcesz posłuchać? Już, czekaj. Nie, dobra. Dobra, nie, no Jacob. Nie obrażaj się, jest stary, spoko, no. Wiesz, że my się droczymy z tobą. Fajnie, stary, gratulacje, że masz samochód. No, super. No. I co, jedziesz ze mną, tak? Gdzie jedziecie? Nie, wiesz co, zajęci jesteśmy, właśnie jedziemy biznesy ogarniać, prawda? Aha, no okej, biznesy. Okay, spoko. No, więc w kontakcie jesteśmy, mordo. No dobra. No, coś się rzeczy. Katson! Nie denerwuj mnie już! Proszę cię, jak Mati będzie spał kiedyś, przyjedź do nas na chatę i zetnij go na baskata, bo mu nie pasują dredy, dobrze? No, dobrze. Dziękuję. Zrobimy buskut elegancki. Jesteś okropny. Dziękuję, do zobaczenia. Debile. Pa! Szerokości! Dzięki.
A jak ten samochód wygląda, stary jego. Dobra, no jeszcze nie podpisuj! Tak średnio dwa razy nie. Ale się wydar, człowiek. Dobra, trudno. Jedziemy do starej chaty. Ej, ale trzeba to nagrać, nie? No stary, nagrywamy to i mu wrzucimy gdzieś na profil, jak go wypieprzają z domu. Widzowie, jedziemy sprankować Chrisa. Fajny samochód ma Jacob. Piszcie, widzowie, co myślicie o samochodzie Jacoba. Na moje oko 3 na 10. Ale ważne, żeby się podobał Jacobowi. Ustaw się tak, Mati, żeby nie widział twojego samochodu. Jest jego fura, ty. Gdzie? Dawaj. A jest. To czekaj, to się ustawię tu, patrz. Dalej trochę, dalej. Widzę go. Dobra, co? Nie widział. Wszedł na balkon. Dobra, stawaj. Tutaj. Jezus. Co jest, dzieci? Tatuś wrócił. Jakie dzieciaki? Co ty robisz co gościu jest? W moim domu? Jaki pan obowy? Czemu pan trzyma strzelby? Jak ja tu mieszkam? Wyjazd z mojego domu! Zaraz moi koledzy przyjdą pan w pieprzu, w dupę. Wie pan, że jest pan na mojej posesji, mogę pana zastrzelić. Wyjazd z mojego domu, gościu. Co jest? Spadł! Uciekamy! Co jest? Żeby go nie postrzelił, człowieku. Kurwa, mnie odstrzelił. Co jest z moim samochodem? What the heck, widzowie? Ej, przypał! W Stanach można strzelać, moi drodzy, jak się komuś targnie do domu na posesję bez kitu. Ej, dobra. Ja ty dzwoni do mnie! Dzwoni do mnie! Odbieraj. Gdzie? Kolejny dom, gdzie? Szybko. Losowo na mapie, czekaj. Tutaj. Dobra. Jedźmy tam, jedź od razu tam. A, kurde, bo ty zapomniałem, stary, my się przeprowadziliśmy, sorry. Słuchaj, podsyłam ci lokalizację teraz. Dawaj do nas i szybko, bo stary, nowe biznesy są. Musisz ogarnąć, co się dzieje. Gościu. Co? Jak to? Strzelaj do ciebie! Strzelby! Co ty gadasz? Weź, ty sobie jaja robisz, idioto. Dawaj, do nas już nie udawaj. Dobra, zaraz tam będzie. I co, wkurzony? Ja pierdzielę. Ej, ale co on odwalił? Wszedł normalny typowi do domu, nie no. Ja się nie dziwię na miejscu tego ziomka, nie? Że tak zareagował. On mi kurde płacze, że strzelaj do mnie, co robisz? Taki podróżnik z plecaczkiem sobie przyjechał. Dawaj. Musimy być tam przed nim, żeby to nagrać. Spokojnie. Stary, to jest to miejsce, co mu wysłałeś? Mhm. Kurde, czekaj, mam pomysł. Schowaj gdzieś samochód na ulicy. Dobra. I dawajcie tutaj dobra, potem dobra. Na tą drabinę. Jo, widzowie, to niezłe prankowanie ziomka. Co robimy? Ja pierdzielę. No nie wiem, on tu przyjedzie czy co? Idzie. Gdzie? Tam na dole. Jest. Nie widzę. Tam. Z tyłu? O. Ty, a co to? Jest kucnicie, popatrz, zobaczą. Nie pomyliło ci się coś? No nie, tam mieszkam. Tak? To ciekawe. Jesteś bandziory, chłopie. Ale on jest NPC-tem, staro, mówi, tam mieszkam. On dostanie po mordzie, dostanie zaraz. No nie. Barbarski, a być ołów. To jest. Ej, przesadzamy trochę. Dobra, ej, bo jeszcze mu się coś stanie, ty. Zadzwoń, żeby się... Niego, jeszcze go pobili, ty. Jakby cofał, ty. Dobra, nie przesadzajmy, dobra, bo może się to źle skończyć, nie? Widzowie, dobra, przeginamy pałę, nie? Ła! Au! Jezu! Kurwa! To bolało. Ła, moja klatka. Nie. Au! Już mi stąd, szybciej! Ja pierdolę, widzowie. Że po takim upadku to mogłoby się coś stać. Ała, kurde, chyba mi się ukruszył trochę gips. Chyba ząb. Gips, człowieku, też. Siadajcie szybko. Dzwoni do mnie znowu. Dobra, powiedz mu, stary, wyślij mu lokację już dobrą. Myślę, że mu się krzywda stanie. No nie, no nie krzycz, stary, co? Ale coś nie tak? No przecież byliśmy tam, stary, widziałem cię. Dobra, to słuchaj, na Vinewood Hillsach, stary, jesteśmy aktualnie. Już na 100%. No, już teraz 150%, stary, obiecuję. Dawaj do nas, wysyłam ci lokację. No nie krzycz na mnie, wiem, że dostałeś brychi, stary. Dobra, no widzimy się, hej. Dobra, wkurzył się. Nie musieliśmy go bić, ktoś to zrobi za nas, no. No i w sumie jesteśmy kwitą. Jest nauczka. Widzowie, Chris prosił się o wpierdziel ostatnimi czasy, już przynajmniej ktoś mu tu spuścił lekki wpierdziel za nas. Dobra, chodźcie, jeszcze go nie ma. Dawajcie. Z chlebem i solą go trzeba powitać. Tak. Ała, kurde. Właśnie, wszystko okej? Okay? To jest ch**e. Obrzebrzało coś się w dupie? To tak witasz, Żomali? Do reszty. Tak witacie,
no prawie dostałem kulkę w łeb, dostałem w nohala. Ale ty udajesz chyba. W nohala, człowiek. Strzelali do ciebie na przesadę. Jak NPC się zachowałeś, no. Tak... Jaki NPC, stary? Jeździłeś tam, gdzie by ci kazaliśmy, no. Podróżnik. No, masz nauczkę za to, że tak podróż uciekłeś. Tak? No i gdzie byłeś? Co robiłeś? Musiałem odpocząć, przemyśleć trochę spraw, wiesz, odświeżyć głowę. Ale to mogłeś dać chociaż znać, hej, Harry, ogarnij biznes, nie, bo ja wyjeżdżam. Ja wiedziałem, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim stopniu, miejscu, więc nie musiałem ci informować. Człowiek ma zawsze wymówkę, nie? Nie no, wariacie, no dobra, mniejsza, o tym jeszcze pogadamy. Kilka rzeczy się zmieniło, jak widzisz. Mieszkamy tutaj teraz. Zauważyłem, wiesz, ale... bo do mnie strzelbą, z metrobu, z śrutem do mnie walił. Szkoda, że tam nie dostałeś jakimś śrutem po dupie, przydałoby się. Pokazujcie nowy clip, co ty. No nie nagrałeś może? No nie, nie nagrywałem, nie nagrywałem, kurde, niestety. Ale ładnie. No stary, wiesz ile to kosztuje? Ile? 20 koła per miesiąc. No, ale może tu mieszkać każdy, z drugą połówką człowieka. To jest ogromne. No, i mamy basen, jeszcze jest zimno co prawda teraz, ale w lato to będzie stary top. Dobra. Która sypialnia jest moja? No, jest kilka zajętych miejsc. Ja się dostosuję. No, już musisz, no słuchaj, no. Ale jest jedna rzecz, o której nie wiesz, mama. Mordo. Nie, no ja nie chcę, żeby Chris mieszkał zaraz ścianę w ścianę z moją sypialnią. To jest moja. Ja mieszkam na końcu, Lemu. Tam mieszka na końcu Mati. Wolna jest na przykład naprzeciwko tu, ta, z widokiem na basen. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, stary. To ja biorę tą. No dobra, i zarąbiście. Wydałem z firmowych pieniędzy te 20 koła. No to źle czy dobrze? Znaczy, wiesz, dobrze. To będzie twoje rekompensata za to, że tak wyjechał, musiał się wszystkim zajmować. No dobra, czyli w sumie git. Ale podjąłem jeszcze kilka innych decyzji, no, które ci się może mniej spodobają. Na przykład sprzedałem całą naszą działalność. Wiem, że nie, bo jakbyś ją sprzedał, to byś, człowieku, nie chodzi w takich ciuchach, nie mieszkałbyś w takim domu, tylko pierdziałbyś w jakimś zagrzybiałym brzydkim miejscu. Że to nie jest prawda. No dobra, powiem... Ale byś wiedział, że niestety jest. Nie, żeby nie jeździł Emku, by jeździł na Bolcie tam jak jeździł i by było, no. Dobra, wariacie, słuchaj, nie sprzedałem nic, rozwinąłem trochę biznesik, zaraz musimy się kopsnąć w sumie. To jest sypialnia twoja, czuj się jak u siebie i co? Dzięki. Witamy w domu. To ja się rozpakuję. A przywiozłeś nam coś chociaż? No. Przywiozłem. Na święta coś? Tak. Okay. Bołwany. Au! Oła! Ej. Widzowie, a propos prezentów, piszcie proszę, hashtag prezent i napiszcie, jaki prezent dla Chrisa, Kaja, dziadka, Rose. Chcę, żebyście mi pomogli wybrać prezenty, które będę musiał kupić jeszcze przed tym live'em wigilijnym, więc proszę o sugestie w komentarzach, niech sekcja komentarzy zapłonie. Piszcie, moi drodzy, jaki prezent dla kogo, nie? Dobra, stary, nie ma czasu, jedziemy ogarniać biznesy, bo trochę rzeczy jest do zrobienia, okej? Okay? Jasno. Zawieźć was może? Mati, a do ciebie też dziadek wydywania dzisiaj od rana? Tak, odrzucam, wieczorem odbierzemy. No, no nie wiem właśnie. To chato, nie? Imprezy no już robiliście? Robiliśmy, stary, byliśmy na imprezie. Czekaj, i tak dalej. Przeparkuję fura. Przeparkuj. Dobra, lecimy, widzowie. Halo, dzień dobry. Halo, pan kto mówi? Pan Harry? Tak, Harry Simon, słucham. Tutaj szef szwalni. Pański, o, dzień dobry. Już tutaj zalega do mnie u mnie dosyć długo, więc dobrze, jakbyś przyjechał, to odebrać teraz. Ale jak to, jak ja byłem raptem przedwczoraj u pana? Już towar jest gotowy? Tak, jest gotowy. Trzeba go już przyjechać. Jak odebrać to? Jak wy to zrobiliście? Był gdzieś dostępny w okolicy? Przecież to... Boże, dokładnie tak. Ale wie pan co? Dosyć szybko nie jesteśmy gotowi finansowo na razie. Ale to w ratach na spokojnie się dogadaliśmy, więc można zapłacić później. No dobra, ale nie może to postać jeszcze, kurczę, kilka dni u pana? No dobrze, jakbyś przyjechał, to odebrać już teraz. Dużo tego jest? No dużo, ale nie aż tak bardzo. Okej. Okay. Dobra, no to podjedziemy. Do widzenia. Do widzenia. Chłopaki, musimy jechać do Baltimore. Co? Baltimore? No do szwalni, bo podobno już ciuchy są gotowe. Ja, stary, zamówiłem ciuchy, kupiłem ten salon. Pisałem ci SMS-y. Odczytywałeś ode mnie, Chris? Nie. Nie, bo utopiłem telefon. No to gratuluję. W każdym razie do Baltimore, kawał drogi nas czeka. I tak, kupiłem, stary, ten salon, o którym rozmawialiśmy. I będzie się on nazywał Kick Game. Kick Game? Tak, wymyślił to Pop Smoke. Co ty o tym sądzisz? Nie jest złe, jak wymyślił Pop Smoke, to nie jest złe. Jakbyś wymyślił ty,
to by było słabe. Dobra, możesz być trochę milszy? Myślałem, że jak przyjedziesz, to się coś zmienisz i będziesz dla mnie milszy. Nie, no jestem, mam prezenty, pacany, spokojnie. Tylko dostaniecie na gwiazdkę. Stary, musimy jeszcze ogarnąć budżet firmowy, jak wrócimy, okej? To wszystko w sejfie jest raczej podłożone, nie? To wystarczy policzyć. No wypłaty, jak dawałeś pracownikom? Premie jakieś były, czy nie? Nie było. To może jakieś trzeba dać z okazji świąt. No to dobrze, że jesteś, no bo ja nie chcę takich decyzji podejmować, nie? Sam. Kai będzie u nas pracował, tylko że Kai będzie pracował na zasadzie B2B, business to business, bo on otwiera też biznes, prawda? Kai, pochwal się. Pochwal się, Kai. Jest taki jeden pomysł, żeby coś działać w kierunku własnej firmy sprzątającej. No to przecież jest genialny, człowieku, ty kochasz sprzątać. No i trzeba by było to rozrastać, wiesz, potem ludzi pod siebie. No tak, no. Może Mati na początek. Ja mogę pomóc. Jak ty masz B2B, to wiesz, będzie. Nie wiem co z Ashem, bo się odciął. Chłopak się wystraszył. No, Ash się obsrał Poła. Poł to gangus jest, stary. Nie wiem, czy ty wiesz. No, poszedłem w serkę mocno. Mieliśmy taką akcję, jak cię nie było, że przy nas stary kropnął z pięć osób na Chinatown. Co? No. Widzieliście, jak typ zabija Chińczyków? No, nie widzieliśmy, ja widziałem trupy. Już mnie nic nie zdziwi. A nieważne, pogadamy o tym kiedy indziej. Jedź, na razie musimy ogarnąć. Jakie parkowanie. Ty, to akurat było ładne. Dobra, widzowie, szybciutko, lecimy sobie ogarniać. Tylko... O, dzień dobry. Bardzo szybko to poszło. Witam. W szoku jestem, że pan ogarnął towar, który zamówiłem tak szybko. No, akurat tak wyszło, że wszystko, co zamówiłeś, było dosyć blisko i nie musieliśmy tyle czekać na sprowadzenie. Okej, ale wy nie macie miejsca na magazynie? Teraz przed świętami lipa? No, aktualnie chcielibyśmy, żeby to jak coś, co nam najszybciej przyszło, żeby od razu wyszło, żeby to nie stało zbyt długo u nas. Rozumiem i... no dobra, i ta płatność to może być ratalna, tak? Okej, Chris, żeby było jasne, około 50 koła będzie kosztował asortyment do nowego salonu. Dobra. Ale dogadałem się z panem na raty. I mówi pan, że nie ma tego dużo, tak? Bo jesteśmy w sumie jednym samochodem, będzie git? No, do samochodu to nie wejdzie, może pokażę. Dobra. To tutaj jest. No ciuchy to raczej nie jest. Do bagażnika się zmieści. Tam. Może na kolana weźmiecie chłopaki, ewentualnie wrócą Uberem. O, proszę zobaczyć. A że to, tak? Tak. O kurwa. Ciężarówka. Ciężarówka? Może tego. Tak. Tyle wyszło, bo ja myślałem, że przyjecie kilkoma samochodami, żeby to przepakować do jednego, to nie wejdzie. Raczej lipa, a ma pan jakiegoś kierowcę? Nie, aktualnie nie. Ma ktoś z was może uprawnienia do prowadzenia tego, żeby tym Mati, a ty możesz tym jechać, czy nie? Co ty? Nie ma opcji. Jest praca roboty, stary. Jak busami jeździsz? Ja nie mam uprawnień do tego. Ale to jest to samo w sumie. To nie jest to samo. Kurde. To samo wielkie. A ty Kai nie, no ty Kai nie, Chris, ty nie, na pewno. Mam zawiasy. A ty nie możesz? Co masz? Zawiasy. Zawiasy chyba w drzwiach, człowieku. No tak. To coś ty narobił? Kto może mieć, nie wiem, prawie... Może Harry, ty pójdź, no. No nie, no ale jak... Nie może to postać kilka dni, żebyśmy załatwili kierowcę? Obra Harry, no, dobrze, jakby się do tego przyjęli, tak jak powiedziałem. Cholera. A, bo cykasz się. Ja mam tym prowadzić? No dawo. No ale gdzie tym jedziemy? No do nowego sklepu, trzeba to od razu rozładować. Cholera. Tego może nie, ale na garaż. Do starego A. Na parking jedynie, no. No dobra, okej, okay, no to podpiszmy w takim razie, Chris podpisze wydanie, a no i zapłaci tam zaliczkę tą, o której mówiliśmy, tym 1500 na start i resztę dopłacimy panu, dobrze? Jasne. No to co, ja mam jechać tym? Ja pierniczę. A, pakuj się. Kurde. Z panem podpiszę. To tutaj zostawiłem. Widzowie, Harry Simons będzie jechał ciężarówką bez uprawnień. Ciena. To brzmi... Poczekaj, śmiesznie. Tutaj podpis od ciebie. Muszę stąd wyjechać, ja pierdzielę. Całą ciężarówkę ciuchów mamy. Do widzenia. Do nowego sklepu. Czy Harry Simons jest w stanie ogarnąć, moi drodzy, ten sprzęt? No ja nie wiem, no. Dosyć duża ta ciężarówka, powiem szczerze. Ale póki co, kierowanie ogarnia. Gorzej na zakrętach będzie pewnie. Dobra, jedziemy, widzowie. Ej, całkiem nieźle haremu idzie. Sprzęt w automacie, normalny Euro Truck Simulator. Dawno nie jeździliśmy, widzowie, takimi sprzętami. Tylko, no, bez uprawnień co prawda jadę, nie jest to dobry znak. Ale trąbkę mam potężną. Ej, ciśnie ta ciężarówka, widzowie. Mocne, dobra, trzeba wziąć zakręt. Harry, czy ty kminisz jak to robić? Żebym nie obrysował, okej. Okay. Wyjazd na autostradę, no i w zasadzie kilkanaście minut jazdy tutaj i powinno się udać, nie? Nie ma znowu aż tak daleko, moi drodzy, z Baltimore, więc całkiem git, ale powinienem zjechać na prawy pas chyba, tak? Dobra, nie jadą obok mnie. Jest kit, jest dobrze. 130 na godzinę jadę, co jest? Dobra, muszę trochę zwolnić.
Albo wyprzedzam, widzowie. Chociaż ten pecety tną też w miarę szybko, kurde, no nie ma co, może szaleć. Ej, ale się kurde strefa otworzyła, pato. 140, nie? 140, 120, nieźle. O! Co jest, on mi machał, czy co? Nie. O kurde, chyba trochę za szybko jechałem. Shit. Ej, jak dawno policji nie było. No way. No, uciekać nie mogę, oczywiście. Harry, powodzenia. Co jest? Zostańcie tutaj na bok. Nie możemy. Proszę zjechać bardziej na pobocze. Dobrze? Cholera. Słucham. Panie Grenco. Oficer Collins, proszę zgasić silnik, Grenco położyć na kierownicę i dokumenty poproszę. Cholera. Proszę. Dziękuję ślicznie. Od pojazdu też? Pojazd jest z wypożyczalni. No dobra. To my sobie sprawdzimy w systemie. Dobrze. Mam czekać, czy co? No, może pan wsiąść z nami do rady wozu. Zapraszam. Cholera, widzowie. No to ładnie. Nie mam uprawnień. Kurde! Wiedziałem, że to się kurde może źle skończyć, no. Dzień dobry. Panie kierowco, troszkę za szybko dzisiaj, tak? Za szybko tutaj. Nie jeździmy tak szybciutko. Już sobie sprawdzimy tutaj w bazie pana. Jakieś mandaty wcześniej były? Chyba nie. Nie wiem, nie pamiętam. Dobrze, dobrze. Czyli co, no tutaj... przekroczyłem dozwoloną? No i to nie mało. Nie mało. Dobra, nie będziemy się tutaj rozczulać, bo to nie ma sensu. Panie kierowco, przekroczenie prędkości i to dość sowite. To będzie duży, duży mandat dzisiaj dla pana. Niech mi pan powie, autko ubezpieczenie ma? Nie wiem. To sprawdzimy w bazie. Sprawdź tam, jak możesz. Cholera! I uprawnienia pana. Czy pan ma to na ten pojazd? No bo jednak to jest duża ciężarówka. Mama, ubezpieczenie ma. Ubezpieczenie ma, tak? A uprawnienia? No właśnie, sprawa jest taka, że dzisiaj nie było kierowcy, który miał jechać tym samochodem i postanowiłem... To nie ma pan uprawnień? Jeździ pan pojazdem bez uprawnień? Bez uprawnień. Pan jest poważny? Nie. Dobra, nie, to nie będziemy się tak bawić. Wyciągaj bloczek mandatowy. Co? No wyciągaj bloczek mandatowy. Przyciągam. No, wiesz, będę dyktować. Okej. Cholera. Dyktuj. Stracę prawo jazdy? Pisz, zaraz panu powiem. Piszę. Ja pierdzielę. Pisuj. Brak. Uprawnień. Przez U otwarte. Brak uprawnień. To masz tam artykuł tutaj. Tu, o, poniżej. Zaznacz, to jest... To jest... 3500. Co? 4500. Tak, dokładnie. Plus prędkość. Prędkość. $250. $350. Dobra. Przyjmujesz pan mandat? A mam wyjście jakieś? No ma pan. Jakie? Nie przyjąć mandatu i pójdziemy do sądu. Musimy przesądzić. Nie. A przyjmujesz pan czy nie? Tak. Nie przyjmujesz pan. Przyjmuję. No to się pan zdecyduj. Przyjmuję, proszę pana. No to wpisz tam, podpisz, że pan przyjmuje mandat. Jest. I będzie prawo jazdy zatrzymane. Co? Dokładnie. No to, głuchy ziec. Ale dlaczego? I na ile? 3 miesiące. Co? Będziesz mi tak jeszcze kurde za uchem krzyczeć dalej. Nie no, przepraszam. Zaznacz tam na tej karcie, że zatrzymane prawo jazdy. Proszę. Elektronicznie. Nie musi pan jego dawać fizycznie. Co jest na pace tego? Ciuchy i buty. A jakie ciuchy? Za towary. No proszę pana, no mam sklep odzieżowy. Koledzy się zatrzymali tam tym białym samochodem z przodu. Mogą panu wytłumaczyć coś w środku, możemy pokazać. Jechaliśmy, nie, nie bo... Nie będziemy sprawdzać. Dobra. Przyjmujesz mandat, tak? Tak. Kolega, poda bloczek z tyłu, to podpiszesz. Proszę. Harry Simons, tak? Tak. No, proszę bardzo. 3 miesiące, nic długiego. Nie, no... Proszę oddać pan. Dobra. Dokumenty oddajemy. Dzwonisz po lewe ty sam, czy mam sam zadzwonić? Ale to nie mogę tym jechać dalej? No ty sobie ze mnie żartujesz? Bez uprawnień. To w jaki sposób mogę wziąć ten samochód? Ktoś, kto ma uprawnienia, da radę tym odjechać, czy co? Słuchaj, albo dzwonisz po lewe te, albo dzwonię ja po lewe te, albo przyjeżdża tu ktoś, kto tym pojedzie z uprawnieniami. To... No bo ja dzwonię po lewe te. To mogę się skontaktować z kolegami, którzy są obok? No to niech pan się skontaktuje, ma pan telefon. Ale mogę tutaj iść do nich, czy nie? Dokumenty oddałem, tak? Tak. No to idź, poczekam. Dobra. Cholera, widzowie. Ale gówno. Gnoje! To jest. 3,5 koła chyba mandatu mam i zabrali mi prawko na 3 miesiące. Zajebicie. Ja pierdzielę. Zajebicie.
Już was nigdy w życiu nie posłucham, naprawdę. Ale beka, no, ale beka. Chris. To trzeba mieć pecha, no. Chris. Dobra, spłacimy ten mandat. Dobra, dzwońcie, nie wiem, macie pomysł, kto ma uprawnienia? Chris, masz pomysł? Woźny, a kto? Woźny? No jako jeden chyba. Halo? On może mieć to, no. Weźcie go, ogarnijcie, bo nie ruszymy z tym. Podaj ślepineskę. Kraty browarów panu postawimy. Ja pierniczę, ja pierniczę, straciłem prawko, kurwa. Na 3 miesiące. Dobra, nie martw się. No lipa, no ale... Kurde no. Ogarnij tego woźnego. O, przyjechał chyba. No niedługo w ogóle urodzinki mamy. Dzień dobry. No cześć młody, co się stało? Straciłem prawko, panie woźny, plus no musimy przejechać tą ciężarówką do sneaker store'a naszego. Da pan radę? Bo policjanci... Co? Mati, weźmie pan furę. No, weźmiecie mi furę? No tak, ja się tu zajmę, jasne. Dobra, to pojadę. Ja się przejadę. Dzięki, panie woźny, kurde, no lipa jest taka straszna, a że... Gdzie dojechać tym? No, do sneaker store'a naszego. Tego w centrum, ta? W centrum, tak, na ten parking obok. Dobra, dobra. Tu jest kierowca? Tak, jest kierowca. Tak, witam. Prawo jazdy są? O, oczywiście. Niech pan do. Uprawnienia. Prawo jazdy są? Pana godność? Jake Bonson. Zgadza się. Tylko nie jechać tym szybko. A swoją drogą ostatnio taką ciężarówkę nam zawinęli. Także mam nadzieję, że to nie ta sama. Luźna guma, panie. Nie, lepiej, nie. Żeby luźna nie była. Będzie. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Ile ja mam tego mandatu? 4,5 tysiąca. A niech pana. Do widzenia. Ale coś się nie podoba? Wszystko mi się podoba. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Boże. Kurwa! Ja pierdyle. Tragedia. No lipa. Dobra, dawać na sticker story, mnie nie denerwować. Nie chcę słyszeć żadnych komentarzy uszczypliwych. Spłacimy stary ten mandat, no i nasza głupota. Jak zwykle ja obrywam. Widzowie, ale Harry czasem nie myśli, masakra. Albo ja, prowadząc Harry'ego? No cóż, trzeba będzie sobie jakoś radzić. Chłopaki, pomożecie to znieść? No stary, pewnie. No to, kilka kursów. Dzisiaj jest u nas zamknięte w sklepie, no bo jest ten jakiś świąteczny dzień, nawet nie wiem co to jest, ale galerie zamykają za pół godziny, ja mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Będę mógł skoczyć? No to skocz, ja, ponosimy. No stary, pewnie. No dobra, woźnemu pamiętaj, Chris, żeby zapłacić. Jeszcze... Choć od razu ogarniemy, jakie mamy, jaki jest status dzisiaj. Ile kasy, ile wszystkiego, nie? Panie woźny! Panie tak, woźny! Słucham. Pan wie, że jest Wigilia. Jaka? U Richarda w piątek. A, coś wspominał. Będzie pan? Będzie pan? Będę. No i dobra, widzowie, każdy będzie na tej Wigilii, ciebie na tym live'ie też może zabraknąć. Dzisiaj dzień wolny od pracy, dlatego też nie wszystkie sklepy działają. Daliśmy dzień wolnego pracownikom, ale na przykład galeria handlowa jeszcze działa, ale skrócony ma czas działania, więc muszę szybciutko skoczyć. Zobaczymy jeszcze, jaki jest stan tu finansowy nasz. 49 758 dolarów. Stary, 49 819 dolców mamy, nie? Trzeba rozdzielić na pracowników. Plus 4,5 koła mandatu, ja to biorę z firmowej kasy, sorry, ale nie mam. No luź. 4500, widzowie, na mandat muszę zanieść. No, 45 koła zostaje. Przypominam, że 50 tysięcy kosztuje ten towar. My go musimy odbić. To na chillu, jak wzięliśmy to w raty, to na spokojnie. No tak, no tylko, że jesteśmy na styk, tak, ze wszystkim, nie? Wiesz, co chodzi. Stary pas, no schodzą święta, zaraz po tym święcie będzie taki utarg na święto. Damy jakiś przycenkę, 10% na drugi produkt. No dobra, na razie to trzeba rozdzielić pracowników. Ile im dajemy? 3 koła mają podstawy, to 3,5 z premią świąteczną? To. Ty, jaki wąsik w ogóle, Mary. Ja? To, ale pasuje. No dojrzewam, czuję, nie? Gdzie no? Hormonki mi buzują teraz. Teścia walisz, mówisz to? Żeby wędwieli lepiej. Nie. Już marzę, żeby wrócić, bo już mam dość z tym gipsem. Dobra, podzieliłem pensję. Jak jeszcze podziel da menadżera, ty. Ogarnę to, stary, i się potem widzimy. Jasne, yo. Dzięki, chłopaki, za pomoc. Ej, stary. No, co? Po wolne macie, to... Co ty mi pomogłeś, to może ja zostanę posprzątam, co? Ale to tak już. Jutro na to już ci Chris zapłaci, wiesz? To, no, nie, no ja ci pomogę. Stary. Dobra, muszę lecieć, dara. Szybciutko, widzowie. Obok jest galeria handlowa i biegnę tutaj nie bez powodu. Pisaliście komentarze i czytam, że telefon, który obecnie mam, to jest, moi drodzy, tragedia, bo bardzo możliwe, że mam w nim jakiś podsłuch. Muszę zmienić telefon, model telefonu, całkowicie. I wy na ekranie też będziecie widzieć całkowicie nowy interfejs, ale zaraz się dowiem, ile taki telefon kosztuje. Plus, pisaliście, że nowy salon przydałoby się też okamerować. Wiadomo, że kamery Squeak są w porządku, ale my kamer Squeak, do tych kamer nie mamy dostępu, tylko firma Quick ma dostęp do kamer, więc no zobaczymy, jest jakiś ziomek. Dobry, zdążyłem jeszcze, bo wiem, że zamykacie zaraz pustki. Tak, jeszcze trochę czasu.
spokojnie. Rozumiem. Proszę pana, dwa pytanka. Jedno to takie, szukam telefonu w miarę nowego i takiego z górnej nowego półki. Nowego iFruta? Może nowy iFruit, czemu nie? I druga sprawa, czy wy macie jakieś takie inteligentne kamery zewnętrzne i wewnętrzne? Jak najbardziej posiadamy kamery, na przykład termowizyjne lub noktowizyjne lub jakieś skanujące. Zależy jakich pan szuka oczywiście. Dwie na zewnątrz, jedna do środka. Trzy bym potrzebował. Termowizyjne, noktowizyjne czy zwykłe? Zwykłe na ruch takie, na śledzenie ruchu, wie pan o co chodzi. No dobrze, wykrywacze ruchu również w pakiecie? Tak. A alarm założy mi firma, która ochroniarska, która... Dobrze. Musimy właśnie o quicku pomyśleć jeszcze przed otwarciem, widzowie. Ja pokażę nowego iFruta, tutaj jest zielony oraz czarny. Oczywiście to zeptuje i przychodzi. Rozumiem. Oczywiście, mamy tutaj szerokie pojęcie funkcji. Mamy tutaj oczywiście aparat 4K Ultra HD. Posiada również 2 giga miejsca. Bardzo dużo, bardzo. Okej, 2 giga w tych czasach to chyba trochę lipa. Chyba 2 tera chciałem pan powiedzieć. Nie, 2 giga, przepana. 2 giga pamięci, wie pan ile to jest? No na moje oko to mało. Proszę pana. Ale po co panu dużo pamięci, jak to wszystko w chmurze się zapisuje? Tam jest 100 terabajtów pamięci, przepana. A, no chyba wszystko tak. To nie jest takie potrzebne. Dokładnie. Mamy tutaj oczywiście najnowszy procesor Snapdragon 2X. Rozumiem. Bardzo wydajny. A cenka? Bo to jest w zasadzie najistotniejsze. Muszę niestety przyznać, cenią się. $540. $540? To nie jest tak źle w sumie. A ten na za 799 to co to? A to eFriend. eFriend to jest proszę pana. To jeszcze inna firma, da? Tak. To jest taka firma z wbudowanym AI, który może pomóc na wszystkie pytania. To ten telefon tu, na rogu? Dokładnie, to ten tutaj. Okej, no to może tego eFrienda wezmę. On 800, eFrienda, tak? Tak, tylko $800. Okej. Dobra, to niech mi pan tego czarnego zapakuje. Dobrze, to ja wezmę, bo tutaj to wiadomo, dobrze. Na ekspozycji jest. A wezmę z gabloty, wiem. A na święta dorzucacie jakieś gadżety czy nic? Oczywiście, darmowe słuchawki są. A może taka jedna kamerka za free, jakbym wziął 3 jeszcze? Proszę pana, jedna kamera $300. Aha, no to się nie opyla. Dobra, no to i tak wezmę 3 kamery. Proszę, te $300, czyli 900 plus dobrze. 800, no 1799, tak? Dokładnie. Dobra, 1699 dolarów. 1699. 9 mi powiedział, no dobra, tyle płacę za te sprzęty. Proszę bardzo. Oczywiście w telefonie przychodzi też gratis ładowarka, jeżeli oczywiście pan o tym nie wie. To proszę pana, nie ma niestety telefonu na stanie. O nie, widzę. A to ściągniemy. Ściągniemy jutro do pana. A kamerki to już od ręki są. Na jutro by był ten? Tak, jutro będzie. Dobra, to przyjdę odebrać w takim razie jutro telefon. Nie ma problemu. Czekamy jeden dzień w takim razie na telefon. Okej. Proszę. Dziękuję. No a po telefon proszę się jutro zgłosić. Dobrze. Do widzenia. Dobrze, bardzo panu dziękuję, wesołych świąt życzę, do widzenia. Nie ma problemu, do widzenia. Okej, widzowie, no to kamery mamy kupione, nowy telefon mamy. W kolejnym odcinku zobaczycie, jak ten telefon wygląda. Ciekawe, jak wygląda to wbudowane AI, które rzekomo w tym telefonie jest. Jestem bardzo ciekaw. Hej, wiem kamery. O, dzwoni ktoś. Halo? Halo. Harry. O, dziadek, cześć, co tam? No cześć. Dzwonię do ciebie. No, super, co tam? Ciężko się do ciebie dodzwonić, cały czas się dobijam do ciebie i do Matiego. No. Gorzej niż do telewizorów się ciężej dodzwonić. No, co tam dziadku potrzeba? Potrzebny mi jesteś, bo wiesz, święta się zbliżają i trzeba organizować wszystko, dużo pracy, a ja już trochę stary jestem. Potrzebna mi młoda werwa. No dobra, powiedzmy, że będę niedługo. No mam nadzieję, że mnie przeprosisz i weź Matiego ze sobą za te swoje zachowanie bezczelne ostatnio. Dobra, wpadniemy może. To jest rozkaz. Dobra dziadku, nara. No papa. Mati był przed chwilą w salonie, już go nie ma, co jest? Gdzie on jest, widzowie? Na parkingu? Matias! Siadaj, do mnie też dzwonił. Dzwonił? Dobra, to zostawiam tu furę. Nie wiem o co chodzi stary z tym dziadkiem, ale no... Ja mam dość tego człowieka, naprawdę. Nie, no fajny jest, co ty chcesz od niego? Czasem nachalny, ale jest w porządku, no. Dziadek jak to dziadek. No. 5 razy dziennie do mnie dzwoni, się pyta co to u mnie łemmy. No dobrze, no i się pyta czy chce kolejne śledziki. No Mati, są święta, wyluzuj. Musimy mu trochę atencji przekazać. No wiesz jak to jest z dziadkami. Widzowie, gdyby ktoś pytał, dzisiaj Rose jest calutki dzień w pracy. Dlatego dziś z nią się nie widzimy, ale w kolejnym odcinku już tak. Więc się nie martwcie. A tak naprawdę osoba, która odgrywa Rose, ma dzisiaj dzień wolny, tak by. Ale z Emmą przychodzicie, nie? Normalnie na Wigilię.
No tak, tak, mam nadzieję, że tak. Stary, ale tu będzie ludzi. Źle dziadek pozapraszał jakichś ziomków Franklina, nie wiem. Ja to słyszałem, wiem. Ziomków wszystkie Antona. Stare persony. Tak. Gościu będzie matka tego Kujona. Matka Kujona? Ta... No, jego ojciec. Ta szurnięta? Ta szurnięta. Yo. Ona kiedyś była stary szamanką. Nie wiem, czy o tym wiesz. Szamanką? Tak. Człowieku. Ja ci zazdroszczę tego życia, stary, wtedy z tymi ludźmi. Bo ty się obracałeś z nimi, nie? To musiało być... Tak, to było nieźle powalone. Jo, bardzo. No. Jakie zdoby, co jest? No dziadek już świętuje jest to, człowieku. A co to jest? No, jak myślisz? O, ta choinka co gra. Widzowie, to jest świąteczny klimat już, nie? Dzień dobry. No, witam, witam. Kogo cześć, ja tu dziadku. Widzę? Ale ładnie masz ustrojony no, dom. No, widzę moje dwie mortadelki, no. Cześć, cześć. Cześć, co tam ci się stało, bo jesteś taki... Masz szramę na czole. Naprawdę? Wywaliłeś się? Nie, wiesz co, kupiłem nowe bydło na święta. Aha. I ewidentnie coś mi się musiało stać wtedy. Aha. No, może chcecie zaobserwować te nowe bydło, ponieważ kupiłem, będzie trzeba, będzie dużo ludzi, będzie trzeba zorganizować wszystko, będzie trzeba usmażyć, będą flaczki, będzie bigosik, będzie karkówka. Mhm. A i kupiłem nowe zwierzę domowe. Macie jakieś zwierzę? Kogo? Harego? A, to nieważne. Dziadku? No? To było niemiłe. Przepraszam, nie chciałem. A pamiętasz, co było niemiłe? Tak, nasze wyjście podczas kolędy. No właśnie. No to 1-1. Jakie? Kwita? Kwita jesteśmy? Dobra. Jeden, pokaż to jeden. Zwierzę, dziadku, domowe no twoje. No tu jest, chowa się w dżungli. Co to jest? Świnia? Tak. Dziadku. Gdzie ona jest? No siedzi no, w krzakach zobacz. Tu. Nie widzę. Siedzi w krzaku. A ty Mati, to taki bez humoru w ogóle. Co? No bo cię bez humoru. Bo cię widzi. Aha. Nie no, dziadku, dobra, do sedna. No, dobra, co do chciałeś od nas, powiedz mi. Chciałem wam pokazać, widzieliście kiedyś krowy, głaskaliście krowy kiedyś, chodźcie. Dziadku, myśleliśmy, że potrzebujesz nas do czegoś, jakiejś pomocy. Tu już przygotowania idą, tu są przygotowania. Aha. A wiesz, dziadku, że to będzie mnóstwo ludzi, ty powinieneś jakąś firmę no, eventową. Nie ma nawet. No. Firmę eventową wynająć. No, na pewno wszystko będę ogarniał, bo to będzie piękne święta, wyjątkowe święta, bo będą dawno w takim pięknym gronie nie było świąt. Dlatego wszystko muszę ogarnąć, jestem będzie tak Derek? Szczęśliwy. Tak? A sam? A co sam? Będzie czy nie? Czy no sam? Mam nadzieję, że będzie, mam nadzieję. Bo ja zaproszenie donosiłem, więc powinien... No! Dobra, chodźcie do krów. Gdzieś tu, zobaczymy. W stodole. No, będzie świetna wigilia, powiem. Ej, jeszcze nie mogę doczekać. Co jest, gdzie moje krowy? Dziadku, a ty sobie nie przyśniło ci się to, że ty krowy jakieś masz? Gdzie są moje krowy? Ale przecież otwarta jest brama, ty je tutaj trzymałeś, czy co? No właśnie. Co to? Co jest? Tak to słyszałem. Czy to przed domem, Jezu. A tobie bydło uciekło. Dziadek! No... Dziadek, do tragedii doprowadzisz, no! Ja pierniczę, coś moi drodzy dupnęło. Co oni strzelają? To. Nie słyszałeś? Co? Strzelają? Co ty gadasz? Kochany. Co jest? To? No jego fura. Nie gadaj. Mówiłeś o tragedii, no. O, krowa żyje. Już my stąd! No nie! Co to za zwierz? Moja krowa! Jadek mógł ją odrzucić! Co to jest? Morderco jeden! Bereźniku jeden! Moja krowa! O nie! Dobra, człowieku, ja muszę jechać, ta... Harry? Co jest? Rozdupcyłeś samochód! Dobra, człowieku, widzisz moją furę rozwaliłeś, człowieku, wczoraj kupiłem! Ej, nie podejdź na niego głosu, bez przesady. Najlepsza fura, człowieku! Dobra, Jacob, spokojnie, wyluzuj, no krowa... Twoją krowę? Krowa wybiegła na ulicę, no przecież to się zdarza, jesteś na wsi, tak? Dziadku, cholera, ja nie wiem, co z tą krową będzie, no ona jest chyba dead. Kurde... No dobra, jednej mniej, bo chciałem tak jak z niej zrobić jedzenie, to... Dziadku! Dobra, człowieku, jak rozwiązujemy ten problem, tak? Rozwiązujemy ten problem bardzo prosto i spokojnie. Wsiadasz do samochodu i stąd odjeżdżasz. Widzę kolejną krowę! Gdzie? Tam, pod drzewem. Jest, no! Człowieku! Chłopaki! Jedźcie do tej, jedźcie kłady, tak? Tam mam kłady i zaganiajcie je. Gdzie są kłady? No tam! Tam, pobiegnijcie do przodu, są kłady. Chodź, Mati. Dziadek! Zaganiajcie, a my to wszystko ustalimy. Kurde, człowieku, jesteś kowbojem od dzisiaj! Ja stary tego w ogóle nie czuję. Ja też się... wizyta u dziadka, a nie zaganianie krów. No człowieku, no dziadek kupił farmę, no to widzisz, co się dzieje. Czekaj, jak się tu jeździ? Czekaj, też nigdy nie jechałem. Wow, ale potężne! Wow, jakie kłady. Dobra, czekaj, Mati, trzeba to jakoś zajechać od drugiej strony. Ej, Mućko! Do nogi! Zagońmy je do zagrody, stary! Do zagrody z nimi! Nie mogą nam uciec! Go! Paszo! Jazda!
Ej, co jest, widzowie? Dobra, Mati, dobrze idzie. O nie, 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 nie. Kurw, Mati, uciekają. Zaganaj tą jedną. Cholera, żeby na drogę nie uciekły. Tam jedna ucieka. Mati, jedź po tą jedną, co w drugą stronę pobiegła, bo to była twoja. Dobra. Ej! Niechcący. O Boże. Łuczka, lecisz. Lecisz, Łuczka. Ja pierdzielę, kto by się spodziewał, widzowie. Tam jest jedna. Jedna jeszcze udało. Jeszcze jedna idę uciekła. Cholera. Nieźle. Stój! Dobra, gdzie jeszcze jedna jest, widzowie? A, tu jest jedna. Dobra, jedna, druga, niech stoją w takim razie. Jeszcze dwie. Jakie gówno, no. O! Nice! Dobra, jeszcze jedna, nie? Ile ich było? Trzy? A, jeszcze jedna. Nie no, czwarta nie żyje. To trzy. Aha, dobra, zagonią, ja zobaczę, jak sytuacja. Dwie są jeszcze... Uciekła jedna! Nie, jedna jest w innej zagrodzie, spokojnie. Zobaczę, widzowie, co tu... Czy ta sprawa została rozwiązana? No my ogarnęliśmy to. Nie ma nikogo. Dobra, może się dogadali jakoś. Zagonione! Te trzy zagonione, dziadku. Tak. No... Już patrzę. Skakuj. Dobra, nie chcę. No bo nie chcę mi się chodzić. Dziadku, dogadałeś się z tym Jacobem? Bo my znamy tego gościa. No, dogadałem się, dogadałem. No i? Zapłaciłeś mu, czy co? No i on już mnie szantażował, żeby, że też chce tą krowę zjeść. No a co z tą krową? Tu są dwie, tam masz jedną. Musisz to czymś zabezpieczyć, nie? Dziadek! No muszę. Masz rację. Muszę cię posłuchać. Co teraz? Nie wiem, ja mam dość. No dziękuję, chłopaki, bardzo. Dziękuję bardzo. No a co z tą jedną, krową? No zrobię z niej kompot. No to widzowie. Wszystko jasne. No dobra, chłopaki, nie męczę was. To cześć, dziadku. Mati, jedziemy do domu. Chyba nie mamy wyjścia. Widzowie, przepiękny mamy widok z tego naszego apartamentu. Rose ma bardzo dużo roboty, jestem ciekaw, czy wpadła do nas, czy też nie. Oficjalnie już niedługo się przeprowadza. Kurde, no przepiękny jest ten dom. W każdym razie, sprawdźcie. Sorry, kamera mi swoją drogą padła. O. Nie ma nikogo. No ale Harry pada z nóg, więc trzeba, moi drodzy, szybciutko iść w Kimkę. Widzimy się następnego dnia. Witam Państwa na pierwszym meczu sezonu. Dzisiaj Golden State Warriors podejmą Milwaukee Bucks, a przed nami występ jednego z bardziej obiecujących zawodników wybrany w drafcie. Debiutant pochodzący z Los Santos, Kalifornia, Harry Simmons. Dziś jego pierwszy występ, także moi drodzy Państwo, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i oglądajcie relacje na żywo prosto z Weasel News Sport. Wow, ale to był sen, widzowie. Widzowie moi drodzy, no kamerka mi się chwilę będzie ładować, ale co miał za sen Harry, kurde, on ostatnio te sny ma mocne. Czy to był jakiś proroczy sen? Nie wiem, ale widzę, że chłopiec mocno zmotywowany, żeby rozpocząć dzień, widzowie, na sportowo. Ja wiem, że trenerzy nam zabraniają, ale moi drodzy, Harry też musi mieć takie samozaparcie, wiecie. No jest godzina teraz 9 rano, nie wiem, gdzie są moi ziomale, gdzie jest Mati, gdzie jest reszta. Ale nie możemy też żyć życiem cały czas, kumpli. Czas, moi drodzy, zadbać o siebie i dzisiaj z rana zjeść pożywne śniadanie. O, ktoś widzę nie posprzątał, jak sobie pojadł. Ale mamy dużo chleba, kanapki i czas na miasto i czas trochę chyba potrenować. Widzowie, ostatnio rozmawiałem z chłopakami i znaleźli oni, no po prostu był tutaj na zapleczu, bo ja jeszcze tego zaplecza tak ostro nie ogarniałem. A co tu się dzieje? Co się zbugowało? Rower normalny, więc ja chętnie sobie z takiego rowera skorzystam i w sumie nie jest to jakiś, moi drodzy, szczyt techniki, ale lepiej przyrys niż nic, plus jak jeździ, to najważniejsze, nie? I na pewno, widzowie, będzie dużo wygodniejszy niż BMX, który jest tragiczny, no ale muszę go wynieść, Harry, ty powinieneś go wynieść najpierw. Dobra, rower mamy, to teraz ten sandwich, o którym mówiłem. Ja coś czuję, że po tym śnie, widzowie, to Harry totalnie oleje wszystkie zakazy, które ma. Coś tak czuję, ale chyba tego każdy z nas potrzebuje. Wy, widzowie oglądający, Harry, który już nie może wytrzymać bez grania. No, moi drodzy, czas chyba troszeczkę porzucać. Mimo, że na lewej ręce Harry'ego dalej widnieje, moi drodzy, gips i dalej jest przypał, to jest chyba ten czas, żeby wrócić do grania, wrócić do regularnego grania. Cały czas dzięki łapom w górę Harry przyspiesza swoją, moi drodzy, rekonwalescencję. Ta rehabilitacja będzie trwała krócej. I ten gips, myślę, już zaraz po świętach zostanie ściągnięty. No po świętach też możemy zrobić mini swapa czasowego, żeby to po prostu lepiej poszło. No ale kurde,
Hopy, lecimy z tym treningiem. Ten rower jest genialny, on jest turbo szybki, 60 km na godzinę. Widzowie, to ja w mgnieniu oka dostanę się na plażę, a tam zależy mi, żeby się dostać, żeby troszkę dzisiaj porzucać, nie? Ciekawe, czy Harry wie, moi drodzy, obok jakich historycznych obiektów teraz przejeżdża, nie? To kurde, tutaj się sezon trzeci dział. Nie mogę się też tego live'a doczekać, na którym będą wszyscy ci bohaterowie. Zobaczymy, co Harry do nowego się dowie. Może na temat swojej rodziny, może na temat przyjaciół Franklina. No będzie grubo w piąteczek. Dajcie znać swoją drogą, czy chcielibyście na tym live'ie, żeby spadł śnieg w Los Santos. To jest zasadnicze pytanie. Dobra, Simon, człowieku, jak chcesz zostać wybrany w drafcie, jak chcesz, żeby ten sen się spełnił, to musisz zadupiać. Dawaj, gościu, dawaj. 50 na godzinę nie jest źle. Wiecie, po co ja tu jadę, widzowie, nie? Doskonale wiecie. Przełamiemy tutaj pierwsze lody. Też tu już grywane było nie raz. Piłeczka czeka. Proszę państwa, pierwszy raz oficjalnie. Po kontuzji. Pierwszy raz. Mamy piłę znowu w rękach, nie? Let's go. Dobra, widzowie. Czy Harry jeszcze cokolwiek pamięta? Wiadomo, że jeszcze do powrotu do pełnej sprawności dużo, że tak powiem, mu zostało. Ale, jak widzicie, skilla się nie zapomina. Skilla się dalej ma po prostu. Wydaje mi się, że Harry dalej ma to coś. Chociaż teraz, no, musi chłopak sobie przypomnieć. Przypomnieć, jak to się grało, nie? Dobrze, widać, że kozuje prawą ręką, żeby tej lewej jeszcze nie obciążać. No ja się wcale nie dziwię. I siup, prawie, mordo. Mógłbyś podać? Nie może. Pik. Chyba każdego fana tej serii, generalnie fanów Harry'ego, no bo Harry'ego da się lubić, jakby nie patrzeć. Ja sam trochę jestem jego fanem. Bardzo na pewno ucieszył ten widok, który obecnie się, moi drodzy, na waszym ekranie wyświetla, no bo chłop próbuje z tym gipsem walczyć, mimo tego, że ręka w gipsie, mimo tego, że zaleceń trenera nie ma na to, żeby grać, to chłopak wraca i rzuca. To jest ta determinacja. Tego nie może mu zabraknąć w tym sezonie. Jeśli mu tego zabraknie i takiego zapału, no to nic z koszykówki nie wyjdzie. A żeby być, moi drodzy, profesjonalnym graczem, trzeba się naprawdę poświęcić i wyrzec się wielu, wielu rzeczy. Może być taki kiedyś, może być, moi drodzy, taki... O, ale ładnie teraz. Taka sytuacja, która nas zmusi, że nie wiem, że trzeba będzie rozstać się z dziewczyną tylko po to, żeby poprowadzić karierę dalej, albo nie wiem, odpuścić spotykanie z kumplami. Ja nie wiem, jak to się może potoczyć, ale teraz sobie tak głośno myślę. Długa droga przed Harrym, ale no liczę na to, że pod koniec tego sezonu, nie wiem, w 200 odcinku będę mógł powiedzieć: hej, gość z gwiazdą. Czy ja właśnie zlikowałem długość sezonu? Haha, może. I... Dobra, dziadku, no, nara. Skończyłem gadać z dziadkiem, widzowie. Powiedział, że muszę kogoś poznać, że to magia świąt i że jak nie przyjadę, to będę bardzo żałował. W sumie nie mam za bardzo dzisiaj co robić jeszcze poza treningiem, więc śmignę sobie do domu na Wynut Hillsy, wezmę prysznic i pojadę do tego dziadka, żeby ogarnąć, co jest 5, ale zastanawiające jest to, co powiedział i w sumie jaram się. Ale pojadę sobie dłuższą trasą, żeby ta kondycha Harry'ego jeszcze wróciła, nie? Coś tam piłę poczuliśmy, nie jest najgorzej. Powiem szczerze, jest całkiem obiecująco, jak po takim długim czasie, odkąd Harry nie grał. Kurde, ciężarówka. Daj spokój. Dobra, widzowie, jedziemy do domu i pod prysznic. Widzowie, przyjechałem do dziadka. Zaciekawił mnie tekstem, że muszę kogoś pilnie poznać, no dlatego też jestem następnego dnia u niego. Halo? No halo, jestem. Co tam, dziadek? No co? No chciałeś coś? Mam dla ciebie informację. Jaką? No chodź, bo zrobiłem kompot z tej krowy już. Mhm. I już jeden gość, twoja babcia. Chcesz ją poznać? Co, dziadku? No, twoja babcia. Już przyjechała na Wigilię. Możesz się z nią poznać. Dzień dobry.